Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Jotka TTK Official. Jeżeli oglądając dzisiejszy odcinek stwierdzicie, że jestem jakaś smutna, to przepraszam. Po prostu jeszcze 5 minut temu spałam, więc jestem tylko i wyłącznie śnięta. Zaczynamy. Dzisiaj po prostu o jednostronności. Coś, czego nie lubię i uważam, że trzeba to totalnie wyplewić z polskiego jeździectwa. Jeśli nie wiesz, co to jest ta jednostronność, o której mówię, jeżeli ktoś ci każe, mówi, czyść konia z lewej strony, zacznij czyścić konia z lewej strony. Zaczynaj czyszczenie kopyt od lewej strony. Siodłaj konia z lewej strony. Zakładaj mu ogłowie z lewej strony. Siadaj na konia z lewej strony. Prowadź konia z lewej strony. Zaczynaj jazdę zawsze na lewą stronę. To jest właśnie ta zła jednostronność. Z czego się wzięła ta jednostronność? Z bardzo dawnych w sumie czasów. Może nie, w sumie nie aż tak dawnych, bo z czasów szlachciców, Chyba. Do takich źródeł się przynajmniej dokopała. W momencie, w którym szlachcic ma miecz z lewej strony, a ma z lewej, ponieważ zazwyczaj wtedy byli praworęczni i mogli sobie miecz łatwo prawą ręką wyciągnąć, to przy wsiadaniu na konia, jeżeli mieliby wsiadać z prawej strony konia, to ten miecz by im strasznie przeszkadzał, dlatego właśnie wsiadali z lewej strony konia. I to się w sumie bardzo długo nic nie zmieniało. To był tak naprawdę jedyny sposób, na który wsiadano na konia, z lewej strony i właśnie stąd się wzięło to ta tradycja wsiadania i robienia wszystkiego z lewej strony konia. Głupota. Dlaczego głupota? Ponieważ dzisiaj nikt nie jeździ z mieczem. No chyba, że coś rekonstruktorzy, no to okej. Albo na pokazach mają te szable. Okej. No to jest jak najbardziej okej. Ale w takim życiu codziennym nikt z szablą nie jeździ. Dlatego nie rozumiem tego fenomenu, żeby każdy wsiadał z lewej strony konia, każdy czyścił, siodłał i tak dalej. Wszystko robił z lewej strony konia. Totalna dla mnie głupota. I dlaczego? Ponieważ konie tak samo jak i my są lewo albo prawo nożne w ich przypadku, albo tam półkulowe, nie wiem dokładnie, nie mam scenariusza, nic do tego nie przygotowałam do tego odcinka. Mówię z głowy. Nie. Też mają do wyboru tą lepszą. Która strona u nich zawsze jest lepsza, tak? Tak samo jak i u nas. I w momencie, w którym na przykład właśnie ich strona jest lepsza jest ich lewa strona, to my jakby cały czas ćwicząc tą stronę, na przykład zaczynając siodłanie, czyszczenie i tak dalej, prowadzenie konia po lewej stronie konia, czy też właśnie wsiadanie po lewej stronie, ta lewa strona jest mocniejsza od prawej. Co już jest złe, ponieważ każdy w treningu konia dąży do tego, żeby on miał wyrównane te strony, żeby był tak samo elastyczny na obie strony i tak samo dobrze umięśniony na obie strony. I właśnie chcąc to zrobić, żeby koń był na obie strony fajny, przepuszczalny, to musimy zacząć od tego, co robimy jeszcze z ziemi. Jak lążujemy, jak się zachowujemy przy koni, jak konia prowadzimy. Możecie zrobić sobie bardzo fajny teścik tego, czy wasz koń jest jednostronny. Po prostu zamiast iść po lewej stronie konia, pójdźcie po prawej stronie konia. Gwarantuję wam, że będziecie czuć naprawdę spory dyskomfort, ponieważ nawet młode konie też będą czuć, ponieważ nawet młode konie, które są już przyuczane do tego, żeby chodzić po lewej stronie, zawsze będą się automatycznie ustawiały po waszej lewej stronie. I to, że koń idzie obok was, on też się automatycznie delikatnie wygina. Po to, żeby po prostu na was nie wyjść, no bo nie może, tak? No bo wtedy jest brak szacunku i tak dalej, bla, bla, bla. Też się delikatnie wygina i on tą lewą stronę ma też troszeczkę lepszą, prawda? W momencie, w którym przejdziecie na jakby prawą stronę konia, to wy będziecie czuć dyskomfort i koń prawdopodobnie będzie chciał zmienić jednak tą stronę. Ponieważ musi się wyginać już w tą stronę, którą się wcześniej nie wyginał. I to jest po prostu dla niego dość niewygodne, czyli uczy się jakby nowej rzeczy. To samo możecie zrobić teścik z samym sobą. Czy jesteście jednostronni, czy nie. Jeżeli zazwyczaj siadaliście tylko i wyłącznie z lewej strony konia, spróbujcie to zrobić ze strony prawej. Brzmi dość banalnie, ponieważ no, co to jest za problem przecież? Jak wsiadam z lewej, to wsiądę i z prawej, tak? To wcale tak nie jest.
naprawdę brzmi bardzo banalnie, no bo no, jaki to jest problem, tak? Ale uwierzcie mi, że jest problem. Jest problem, żeby to prawa noga pierwsza poszła w strzemię i to lewa noga się odbiła od ziemi, a prawa weszła na konia, podciągnęła Was jakby. Oczywiście to mówimy o wsiadaniu z ziemi. Bardzo ważne jest też, żeby umieć po prostu wsiadać z ziemi. Ja rozumiem wszelkie obawy o kręgosłup konia, o rozciąganie puślizg, ale bardzo jest ważne to, żeby umieć właśnie wsiadać z ziemi. O tym mówiła pani Kasia z kanału Lucky Horse. Wyobraźcie sobie, i podam ten sam przykład. Nie pamiętam tylko, który to był filmik. Jak znajdę filmik, to podam w linku. Podam ten sam przykład, co podała pani Kasia. W momencie, w którym pojedziecie w teren, spadniecie albo musicie koniecznie po coś zejść, nie macie żadnego po prostu stołka, żadnego podwyższenia, żeby po prostu wsiąść na konia z podwyższenia, stołka. Nie musicie wsiąść z ziemi. Takie jednorazowe nic koniu nie zrobi, ani puślizgom, zależy kto o co bardziej dba. I właśnie była pani Kasia miała taką sytuację i klientka nie mogła wsiąść. Pani Kasia musiała schodzić ze swojego konia i ją podrzucać. Dlatego bardzo ważne jest, żeście umieli wsiąść i umieli wsiąść z dwóch stron. Minusy jednostronności, tak jak Wam mówiłam, koń jest elastyczniejszy na którąś stronę, a potem nagle na treningu się wkurzamy, bo na drugą stronę on tego tak fajnie nie robi, mimo że uważamy to za podstawy. Sami zaniedbujemy te podstawy właśnie będąc obok konia i robiąc wszystko z jednej strony, także to jest naprawdę nasza wina. Ponieważ w naturze konie nie idą obok kogoś, kto trzyma uwiąz, nikt na nie wsi nie wsiada, nikt na ich nie czyści, nikt ich nie prowadzi, tak? I one jako tako rozwijają obie te strony, no bo w naturze muszą biec i na prawą nogę i na lewą nogę, to zależy jak tam im się chce. Oczywiście to nie będzie równomiernie, że pół godziny biegną na lewą nogę, a pół godziny na prawą. Ale są w miarę tam rozwinięte. I też oczywiście w naturze nie ma czegoś takiego, że koń właśnie jest rozwinięty super na obie strony, bo w naturze koń, tak samo jak te nasze udomowione konie, mają po prostu lepszy ruch na którąś tam stronę. Plusy tego, że przestaniemy wszystko robić na lewej stronie. My jesteśmy bardziej elastyczni, mamy bardziej jakby otwarty umysł na to, co się dzieje. Możemy właśnie zsiąść na obie strony. Zsiadanie też na obie strony jest bardzo ważne, bo też to jest dość dziwne. Zsiąść z prawej strony, a nie z lewej. I mamy po prostu łatwość wprowadzenia konia w trening prostowania. Do tego, żeby on był elastyczny na obie strony, przepuszczalny na obie strony. A to jest naprawdę bardzo ważne. I tak naprawdę każdy w treningu konia i siebie powinien do tego dążyć, żeby i koń, i jeździec był na obie strony równy. Co zrobić, żeby to wszystko osiągnąć? Tą równość konia na obie strony. Oczywiście wszystko robić na opak. Na zasadzie, jeżeli wszystko robiłaś zawsze z lewej strony, teraz rób wszystko zawsze z prawej strony, oczywiście przez jakiś czas, a potem rób to równomiernie. Jeżeli zawsze wsiadałaś z lewej strony, to teraz wsiadaj raz z prawej, raz z lewej strony. Wtedy i ty się uelastycznisz, i koń się uelastyczni, się przyzwyczai. Bardzo dużo koni też na przykład jest tak przyzwyczajonych do tego, że się wsiada z lewej strony, a nie z prawej, że będą miały problem z wystaniem wtedy, kiedy będziesz wsiadał z prawej strony. Co już źle świadczy, naprawdę. Także trzeba o tym bardzo, bardzo, bardzo konkretnie pomyśleć. Oczywiście w treningu prostowania koni, o czym chyba jeszcze będzie, nawet może zrobię odcinek, po co się prostuje konie, zobaczymy. Bardzo ważny jest sam trening i odpowiedni trener, odpowiednia Twoja wiedza, bo samemu to jest to ciężko osiągnąć. Więc to jest chyba tyle na dziś. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Bardzo proszę, żebyście napisali swój stosunek do jednostronności, dlatego czy to stosujecie. Czy dalej słyszycie właśnie takie zdania, zrób z lewej strony, wszystko zaczyna z lewej strony, w swoich stajniach czy wśród swoich znajomych, bo z tego co wiem, co zaobserwowałam, już to się zmienia dzięki Bogu, z czego naprawdę bardzo się cieszę, że wkraczam w takie myślące jeździectwo, a nie takie tradycyjne, że myślimy. Zapraszam Was na Instagrama, na Instagramie się dzieje dużo więcej, tak jak mówiłam ostatnio, tak się powtórzę, bardzo domagacie się vlogów z Dori, vlogi z Dori będą, ale to dopiero za jakiś miesiąc, dwa, kiedy będziemy na Dori wsiadać, tak pracować z nią i wtedy po prostu będzie się u mnie coś ciekawego działo, nie chcę robić vlogów na zasadzie Dori, trawę, symulator,
patrzenia na Dory, jakie trawy. No to jest po prostu nudne, nie chcę robić takich vlogów. Także jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje u Dory, co się dzieje u mnie, albo jaki będzie następny odcinek, zapraszam Was na Instagrama. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz Wam za oglądanie i na razie!